Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba. W trakcie dzisiejszej mszy świętej słyszeliśmy słowa, które wskazują niejako na wypełnienie wszystkich proroctw, mianowicie słowa Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel, zgodnie ze słowami samego Pana Jezusa, jest więcej niż prorokiem. Dlaczego to jest więcej niż prorokiem? Można powiedzieć, że w nim wypełnia się cały Stary Testament. Głównym zadaniem Starego Testamentu jest przygotować przyjście Mesjasza i ostatecznie wskazać na niego. Stary Testament ma tą funkcję tego pedagogos, tego wychowawcy, który ma wziąć nieletniego i przyprowadzić do Pana Jezusa. A więc jest to funkcja wychowawcza, ale też pouczająca, taka wskazująca, proroctwa przede wszystkim. No i właśnie obie te funkcje Jan Chrzciciel spełnia w sposób wyjątkowy i doskonały. On przygotowuje poprzez głoszenie pokuty, poprzez ten chrzest pokuty i już nie tylko zapowiada, jaki będzie Mesjasz, dlatego jest więcej niż prorokiem i jakby w nim się to wszystko już ucieleśnia. Nie tylko zapowiada, ale może palcem pokazać i powiedzieć: oto, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. A więc jest to niejako ta szpica tego Starego Testamentu. Właśnie do tego momentu cały Stary Testament zdąża, aż będzie mógł ten więcej niż prorok wskazać: tu, oto jest ten, który gładzi grzechy świata. I dzisiaj słyszeliśmy słowa Jana Chrzciciela, które w żaden sposób nie są zaskakujące, to znaczy, które pasują doskonale do tego, jak sobie właśnie Jana Chrzciciela wyobrażamy. Dobrze wiemy: szata pokutna, szarańcza i miód leśny. Miód leśny, podejrzewam, że nie był wcale, znaczy po prostu jadł to, co znalazł. Nie było to tak proste pewnie też, żeby ten miód znaleźć. W każdym razie człowiek wielce umartwiony. Jak sam Pan Jezus mówi: przyszedł Jan, nie jadł i nie pił. I oto powiedzieli: ma złego ducha. A więc człowiek wielkiej ascezy. No i on dzisiaj, w dzisiejszej Ewangelii, wzywał nas po raz kolejny, dlatego że tą Ewangelię czytamy też po raz kolejny, wzywał nas do tego, aby każde wzgórze zostało zniżone, a każda dolina była wypełniona. I jak najbardziej my w odniesieniu do naszej duszy powinniśmy to odczytać w ten sposób, że trzeba tą wyrównać drogę dla Pana Jezusa, że trzeba tą naszą duszę przygotować na przyjście Pana Jezusa, tak żeby On mógł w tej duszy działać. A więc trzeba znieść to, co w tej naszej duszy jest nadprogramowe, co jest niepotrzebne, czego jest zbyt dużo. Wszystkie te nasze przywary, złośliwości, grzechy, za dużo naszej pychy, za dużo naszego egoizmu i tak dalej. Wszystkie te góry trzeba wyrównać. A doliny z kolei, tego czego jest za mało, czyli tego dobrego, czego jest za mało, trzeba z kolei wypełnić, tak żeby było dokładnie tyle, ile potrzeba, tak żeby ta nasza dusza dobrze Pana naszego Jezusa Chrystusa przyjąć mogła. I tutaj dochodzimy do kolejnego kluczowego aspektu naszych dzisiejszych rozważań, który akurat tak się szczęśliwie złożyło też pod koniec naszej lektury przy obiedzie wybrzmiał. Mianowicie zasadnicza wymowa lektury była taka w duchu prostoty, aż takiej do bólu można powiedzieć momentami prostoty. Natomiast i Duch Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Natomiast na zakończenie autor to był oczywiście ojciec Crowley Bowie i Jezus Król Miłości, bo nie zostało to na początku powiedziane. Zaznacza autor, że oczywiście nie o to chodzi, żeby popaść w taki kwietyzm, taki porzucenie naszej troski, naszej pracy na rzecz: o, to Pan Bóg wszystko zrobi. No i właśnie o tym ta trzecia nauka, o naszej pracy. Posłużę się tutaj pracą, którą już się posługiwałem na dniu skupienia kiedyś, dawno, dawno temu. Natomiast mamy tutaj w przeoracie dosyć dużą przemianę materii, także nieliczni tylko ten wykład już kiedyś słyszeli, to znaczy wykład na podstawie tego samego tekstu, a ci, którzy słyszeli, i tak pewnie już zdążyli zapomnieć, dlatego odważam się jeszcze raz to przytoczyć, zwłaszcza że jest to praca,
którą mój ojciec duchowy w seminarium polecił mi czytać za każdym razem, gdy się rozpoczyna Adwent i Wielki Post. A więc dwa razy do roku, to taka malutka praca, za każdym razem czytałem to i faktycznie jest wielkim pożytkiem, jak najbardziej do tego zachęcam. Chodzi o małe dziełko kardynała Mercier o umartwieniu chrześcijańskim. A więc o tym, jakże to umartwienie praktykować. No i może się wydawać, ja to już nie w czas. Kończy się Adwent, zostały nam te 2-3 dni Adwentu, no i co tu teraz powiedzieć o umartwieniu? Już niektórzy z nas nie mogą się doczekać, kiedyż ten Adwent się skończy, bowiem pewne szczególne umartwienia dobiegną końca. Tak, Adwent się kończy, natomiast jak najbardziej potrzeba umartwienia pozostaje, zwłaszcza właśnie takiego, o jakim kardynał Mercier będzie mówił. Jest to moim zdaniem faktycznie dzieło wyjątkowe pod tym względem, właśnie pod kątem szerokości tego spojrzenia na umartwienie. Dlatego będę cytował wybrane zdania i je komentował. Zacznijmy od. Jeżeli odczuwasz jakieś niedomagania, no, któż z nas nie odczuwa jakichś niedomagań? Uważaj, by nie stać się ciężarem dla drugich przez zły humor. Pozostaw braciom swym starania o litość nad tobą. Sam bądź cierpliwy i milczący jak boski baranek, który naprawdę dźwigał wszystkie słabości nasze. Więc od razu zaczynamy nie od tego, z czym nam się zwykle umartwienie kojarzy, ale od czegoś, co jest faktycznie kluczowe i co wcale nie jest proste. Jeśli odczuwasz jakieś niedomaganie, uważaj, by nie stać się ciężarem dla drugich przez zły humor. Tu naprawdę warto robić rachunek sumienia i zastanowić się, jak często myślimy o tym jako o umartwieniu, że musimy nad tym zapanować, kiedy się źle czujemy. To jest faktycznie bardzo trudne i jest dlatego też pięknym umartwieniem właśnie, czyli przycięciem, tak, to umartwienie należy rozumieć właśnie jak to wyrównywanie tych gór, czyli przycinamy to, co jest niepotrzebne, zasypujemy to, czego, gdzie czegoś brakuje, tak, żeby było tego równo. Przyjm z poddaniem i znoś pokornie, cierpliwie i wytrwale przykre umartwienie nazwane chorobą. Bardzo aktualne umartwienie, aktualny sposób. Warto też o tym w ten sposób pamiętać. Zwykle, gdy taka choroba na nas przyjdzie, to jesteśmy źli, że o, znowu i że źle się czuję i nie mogę czegoś zrobić, a właśnie trzeba było coś zrobić i rzadko przychodzi ta myśl, żeby to w duchu nadprzyrodzonym znosić. Przede wszystkim zamykaj stale oczy na wszelki widok niebezpieczny, a nawet miej odwagę zamykać je na wszystko, co zbędne i niepotrzebne. Patrz nie widząc, nie szukaj w nim piękności lub brzydoty. Te rady są pierwotnie napisane dla seminarzystów, dla kleryków, i moim zdaniem są to naprawdę piękne rady. Patrz nie widząc, nie szukaj w nikim piękności lub brzydoty. Tak? Świadomie nie szukaj w nikim piękności lub brzydoty. Kolejny fragment sobie wytłuściłem, to znaczy, że mam zamiar poświęcić mu trochę więcej uwagi. Miej uszy zamknięte na pochlebstwa, pochwały, pokusy, złe rady, obmowy, drwiny bolesne, krytykę nieprzychylną, podejrzenie udzielone drugim. Na każde słowo mogące wywołać najmniejsze nawet oziębienie między dwiema duszami. Czyli autor nawet nie mówi o tym, żeby tego nie mówić, tylko mówi o tym, żeby mieć w ogóle uszy na to zamknięte, żeby nawet takich rozmów nie słuchać, które mogą wywołać najmniejsze nawet oziębienie między dwiema duszami. Oczywiście, że czasem o czymś trzeba rozmawiać, czasem o czymś złym trzeba komuś powiedzieć. Oczywiście, że to się może zdarzyć, ale przeważnie to jest tak, że no właśnie, bez potrzeby gdzieś tam krytykujemy bardzo często, żeby siebie pokazać, żeby gdzieś tam czymś błysnąć. Miej uszy zamknięte na pochlebstwa, pochwały, czyli również te słowa, które przecież brzmią pozytywnie, ale co jest u ich źródła? Jakiś egoizm, jakaś próba pokazania siebie, jakaś próba zaprezentowania siebie. Nasze słowa powinny zawsze mieć za cel miłość
miłość Boga lub bliźniego. Albo służą chwale Bożej, albo służą naszemu bliźniemu. One mogą służyć poprzez jakąś rozrywkę, poprzez pocieszenie, poprzez, czyli to nie muszą być zawsze głębokie teologiczne traktaty. Nie musi każde nasze słowo być cytatem z Sumy Teologicznej. Natomiast te słowa, które wypływają z naszej miłości własnej, bo ja chcę się pokazać i tutaj pochlebstwa, pochwały, gdy ja chcę się zaprezentować albo chcę się ustawić, albo ktoś, tak mi uszy na to zamknięte. Nawet tego nie słuchaj. No i oczywiście wszystkie te formy niepotrzebnej krytyki również są tutaj wymienione. Co się tyczy rodzaju pożywienia, miej w poszanowaniu radę Pana naszego, jedz co ci dają. Jedz co dobre, bez szukania w tym upodobania. Jedz co złe, bez okazywania wstrętu. Bądź obojętnym tak na jedno, jak i na drugie. Oto mówi święty Franciszek Salezy prawdziwe umartwienie. No i Franciszek Salezy to nie jest ktoś, kto tak po prostu sobie teoretyzuje, tylko on już faktycznie przećwiczył różnego rodzaju umartwienia, przeszedł też te etapy psucia sobie wszystkiego, tak żeby nie smakowało. I jakby jego tą ostatnią, tą formę, którą uznał za najlepszą, jest właśnie to. Jedz, co ci dają. Jedz, co dobre, bez szukania w tym upodobania, co złe, bez okazywania wstrętu. Bądź obojętnym tak na jedno, jak i na drugie. Oto prawdziwe umartwienie. Znowu, moim zdaniem, niezwykle piękna i wyważona, a też bardzo trudna rada. To myślę, że każdy, jak się tak zastanowi, tak pomyśli, ile razy, to praktycznie przy każdym posiłku w jakimś stopniu zdarza się tutaj uchybić. Znoś wszystko, co umartwia ciało w sposób naturalny, szczególnie znoś chłód zimowy, upał letni, posłanie twarde i wszelkie niedogodności tego rodzaju. Bądź pogodny przy wszystkich zmianach temperatury. Witaj uśmiechem każdą w nich zmianę. Szczęśliwi ci, co ze szczerego serca zdołają powiedzieć słowa powtarzane często przez świętego Franciszka Salezego. Nigdy nie czuję się lepiej jak wówczas, gdy mi nie jest dobrze. Prosta rada, natomiast prosta oczywiście teoretycznie, w praktyce znowu, żeby o tym pamiętać, właśnie wtedy, kiedy człowiek wstaje i jest zimno, albo cokolwiek, tak, gdy wychodzi na zewnątrz i jest ciemno, zimno i nic się nie chce, no to wtedy może to być faktycznie nie takie proste, żeby witać to wszystko uśmiechem i mieć tego nadprzyrodzonego ducha, że tak właśnie chcę to wszystko Panu Bogu ofiarować jako taką drobną ofiarą. Kolejny punkt dla mnie, moim zdaniem, absolutnie kluczowy. Umartwiaj swoją wyobraźnią, gdy kusi cię widokiem znakomitego stanowiska lub smuci przewidywaniem smutnej przyszłości, gdy cię drażni wspomnieniem słowa lub czynu, które cię obraziły. Umartwienie wyobraźni. Myślę, że to jest rzecz, która, gdybyśmy ją praktykowali, to nasze życie byłoby o dużo, dużo bardziej przyjemne. Myślę, że to jest naprawdę taka rzecz, która potrafi dużo krwi zepsuć. Może to być właśnie marzycielstwo. Nie robię tu, co mam do zrobienia tu i teraz, nie wypełniam moich obowiązków, tylko myślę sobie, o jakże to byłoby pięknie, gdybym został przełożonym dystryktu na przykład, ale bym wtedy wszystko poustawiał i na przykład, albo w cokolwiek innego. Albo w drugą stronę. Gdy smuci przewidywaniem smutnej przyszłości, o, wszyscy będziemy musieli się zaszczepić, albo co to w ogóle będzie, koniec świata, tutaj jacy Araby na granicy i lewaki w Sejmie i cokolwiek, i to jak żyć, prawda? No właśnie, lub smuci przewidywaniem smutnej przyszłości. My mamy nasze obowiązki tu i teraz. I w ten sposób Panu Bogu służymy. Tak jak ci benedyktyńscy mnisi, gdzie ci barbarzyńcy palą miasta, a oni przepisują te księgi powoli. I wydaje się, że bez sensu. Wydaje się, że to, co to może dać w tej sytuacji. No, wszystko może to dać. To może zbudować nową cywilizację, może tą Bożą łaskę pompować do serc, tak że powstaną nowi, wielcy, wspaniali święci. A więc umartwiaj swoją wyobraźnię, zarówno gdy kusi widokiem znakomitego stanowiska lub smuci przewidywaniem smutnej przyszłości. No tak samo, gdy cię drażni wspomnieniem słowa lub czynu, które cię obraziły. To również bardzo prozaiczne, a bardzo, bardzo palące. Umartwiaj się jak najstaranniej na punkcie zniecierpliwienia, podrażnienia i gniewu.
No, wszystko, co odczuwamy, a co jest nieprzyjemne, może być ofiarowane. I to ofiarować gniew jest bardzo trudno. To naprawdę mam do tego okazję zwykle wielokrotnie w ciągu dnia i zwykle przychodzi ta refleksja za późno. No ale właśnie, warto próbować. Warto próbować i ofiarować to cierpienie wynikające z tego, że od razu po pierwszej mszy, po zmianie obrusu zapaćkali go czarnym woskiem. No to naprawdę jest okazja do tego. Potrzebowałem ze 2 godziny, żeby się uspokoić po tym. No właśnie. To jest coś bardzo nieprzyjemnego, pomimo że to są drobne rzeczy. Ale no właśnie, jest to okazja do tego, żeby to Panu Bogu ofiarować. Myśli w tym samym duchu, co wcześniej, a propos wyobraźni. Myśli smutne i niespokojne muszą być wygnane z Twojego umysłu. Troska o to, co Cię w przyszłości spotkać może, nie powinna Cię zajmować. Co zaś do złych myśli, które Cię niepokoją wbrew Twojej woli, powinieneś odrzucając je uczynić z nich przedmiot cierpliwości. Gdy będą mimowolne, będą źródłem zasług. Mniej więcej to samo, co było wcześniej, czyli rób to, co robisz. Myśli smutne i niespokojne. Tak jak zasada rozeznania duchów u świętego Ignacego. Dla człowieka, który już stara się żyć dobrze, który zasadniczo przykazania Boże wypełnia, te myśli, które przychodzą i wnoszą do serca niepokój, należy rozpoznać jako te, które pochodzą od złego ducha. Nawet jak brzmią właśnie jakoś tak przekonująco, albo nawet pobożnie, właśnie, o, czy nie powinienem raczej robić czegoś zupełnie innego, czy nie należałoby, czy coś tam, Rób to, co robisz. Strzeż się uporów myśli, pisze dalej nasz kardynał. Uporów w uczuciach. Poddaj się chętnie sądom drugich, chyba że chodzi o sprawy, w których masz obowiązek zająć wyraźne stanowisko. To też bardzo rzadko myślimy o tym jako o rodzaju umartwienia. Uporów myśli, uporów w uczuciach. Gdy coś chciałbym zrobić w ten sposób, a trzeba to zrobić inaczej, ktoś proponuje zrobić inaczej i oczywiście jestem przekonany, że tak jest najlepiej, jak ja właśnie chcę. No wiadomo, że zawsze tak jest najlepiej. Ale może właśnie wtedy, gdy nie mamy obowiązku zająć wyraźnego stanowiska, to może być rodzaj umartwienia. Umartwienia przede wszystkim naszego ego, tak? Kiedy trzeba, albo można po prostu zrezygnować z naszej wizji. Lepiej słuchać innych, niż mówić samemu. Skoro jednak mówić trzeba, zachowaj umiarkowanie, unikając zarówno przesady w mówieniu, które przeszkadza innym w wypowiadaniu ich myśli, jak i milczenia, które oznaczałoby pogardę ubliżającą treści przemówienia innych. Znowu piękna rada. Znowu nie o to chodzi, no właśnie, żeby milczeć zupełnie, tylko o wyważenie. Lepiej słuchać innych niż mówić samemu. Posłuchanie innych jest uczynkiem miłości bliźniego. A mówienie może być uczynkiem miłości bliźniego, ale dużo łatwiej może być aktem naszego egoizmu, naszego szukania samego siebie. Skoro jednak mówić trzeba, zachowaj umiarkowanie. Ani nie przytłaczać innych, ani nie okazywać lekceważenia poprzez milczenie. Kolejna rada. I to te rady językowe są moim zdaniem szalenie ciekawe. Miej głos umiarkowany, nigdy gwałtowny lub rozstrzygający. To myślę, że może nam się wydawać aż zbyt ostre. Dlaczego nigdy gwałtowny lub rozstrzygający? Pewnie może się zdarzyć, mogą się zdarzyć sytuacje, gdy jest to potrzebne, tak jak Pan Jezus, który chwyta za bicz, aby wygonić z tych przekupniów ze świątyni. Natomiast czy naprawdę nasz gniew zawsze jest tym świętym gniewem i czy faktycznie rozstrzygając kłótnie, czy lepsza jest skrzynia manualna, czy automatyczna, czy faktycznie wtedy właśnie potrzeba używać tego wielkiego autorytetu i mocy i właśnie mieć ten głos gwałtowny i rozstrzygający? No chyba niekoniecznie. To jest to rodzaj umartwienia, temperowania, pilnowania siebie, panowania nad swoim zachowaniem. Właśnie to wyrównywanie tej ścieżki. Kolejny punkt jest kluczowy, a myślę, że łatwo może zostać źle zrozumiany. Przede wszystkim umartwiaj wolę. To sprawa zasadnicza. Naginaj ją nieustannie do tego, co uważasz za miłe Bogu i za rozkaz opatrzności. Nie biorąc w rachubę własnych upodobań, wstrętów, pragnień i odraz. Ulegaj nawet podwładnym w rzeczach niedotyczących chwały Bożej i obowiązku Twego stanowiska. Przede wszystkim umartwiaj wolę. To
to umartwienie woli moim zdaniem może być trochę mylące, bo to wygląda, może brzmieć trochę jakby chodziło o to, że no, musimy jakoś osłabić naszą wolę, tak jakby chodziło o to, że wolę mamy zbyt silną. Woli moim zdaniem zbyt silnej mieć nie można, to znaczy jako wyższa władza decyzyjna ona po prostu musi być silna. Jeśli mówimy tak spontanicznie o zbyt, myślimy o zbyt silnej woli, to myślę, że tak naprawdę mamy na myśli te niższe władze emocjonalne, które po prostu są nieuporządkowane i które popychają człowieka do emocjonalnej reakcji, także właśnie jest niepotrzebnie emocjonalnie, niepotrzebnie ostro reagujemy. To myślę, że o to tutaj chodzi, w sensie, gdy człowiek myśli o zbyt silnej woli. Natomiast ta wola, jako wyższa władza naszej duszy, ona musi być silna, ona musi być w stanie zapanować i nad emocjami i wytrwać swojej decyzji pomimo przeciwności. A więc tutaj nie uważam, że może można przekroczyć pewien pułap i stwierdzić, że ta wola jest zbyt silna. A więc, o co chodzi z tym umartwieniem woli? Naginaj ją nieustannie do tego, co uważasz za miłe Bogu i za rozkaz opatrzności, nie biorąc w rachubę własnych upodobań i wstrętów, pragnień i odraz. I tu już widać, o co chodzi. Własne upodobania, wstręty, pragnienia i odrazy. No to jest jasne. Tu chodzi właśnie o to, do czego emocjonalnie jesteśmy w jakiś sposób popchnięci. Czyli to są niższe władze decyzyjne, to władza pożądawcza czy władza gniewliwa, które nas popychają lub odpychają od pewnych rzeczy. To są wstręty, upodobania, pragnienia i odrazy. I przede wszystkim nad nimi należy zapanować, naginać wolę nieustannie do tego, co uważamy za miłe Bogu i za rozkaz opatrzności. I to jest zawsze bardzo trudne i w tym się trzeba ćwiczyć, żeby umieć odróżnić to, co się Panu Bogu podoba, a to, co się mi podoba, bo to jest bardzo łatwo pomylić. Gdy mi się coś podoba, to jesteśmy od razu skłonni myśleć, że na Panu Bogu też się tak podoba, wiadomo, bo jak może być inaczej? No może być inaczej i to warto starać się odróżnić. Z radością przyjmij napomnienie i lekceważenie Twojej osoby, pisze nam dalej kardynał Mercier. Oto słowa świętego Jana od Krzyża i rada, którą czytamy w naśladowaniu. Nie mów o sobie ani dobrze, ani źle. Nie mów wcale. Milcząc staraj się, aby o Tobie zapomniano. Tutaj ta rada nie charakteryzuje się tym wyważeniem, które było wcześniej. Należy moim zdaniem to traktować w duchu tego, co było wcześniej. Czyli oczywiście nie należy eksponować siebie. Natomiast pamiętamy też o tym, co było wcześniej powiedziane, żeby poprzez milczenie nie okazywać lekceważenia dla innych. Ale to jest bardzo słuszne. Nie mów o sobie ani dobrze, ani źle. Nie staraj się zaprezentować, choć czasem po prostu dla towarzystwa, dla normalnej, zdrowej rozmowy przecież jest potrzebne, żeby o sobie coś powiedzieć. I tego też nie należy się obawiać. Nie niepokój się pokusami, skrupułami, oschłością duchową. Co się czyni w oschłości, jest większą zasługą przed Bogiem niż to, co się czyni w pocieszeniu, mówi święty biskup Genewski. Myślę, że to jest proste i nie wymaga za bardzo wyjaśnienia. Co się czyni w oschłości, jest większą zasługą. Bądź bardzo dokładnym w wypełnianiu raz postanowionego sposobu Twego życia. Słuchaj bez ociągania, pamiętając na słowa Jana Bergmansa. Moja pokuta to spełnianie zwykłych uczynków życia. Przywiązywanie największej wagi do małych rzeczy, oto moja zasada. Znowu, to jest bardzo ważne i to bardzo łatwo nam umyka. Jakbyśmy chcieli coś robić, mamy jakąś wizję, o pięknie byłoby zrobić coś tam albo coś takiego i w ogóle jeszcze, to jest ta pokusa do marzycielstwa, ona skłania do tego, że lekceważymy to, co mamy do zrobienia tu i teraz. I wtedy, wow, to muszę zrobić szybko, bo jeszcze mam coś tam. I to jak najszybciej załatwię. I tu jeszcze jest gniew, no bo to jeszcze coś tam się ociąga, coś się przejawia, bo ja muszę zrobić coś i coś i coś. Nie. Tu to, co mamy do zrobienia tu i teraz, z tego nas będzie sądził Pan Bóg. Z tych obowiązków, które mam w tej chwili do zrobienia. I to wymaga pewnego zapanowania nad sobą, żeby nie uciekać nieustannie do tysiąca innych rzeczy. O tym właśnie mówi też kolejny punkt. Zajmuj się jedynie czynnością chwili obecnej, nie wracając do tego, co ją poprzedziło, ani nie wybiegaj myślą ku temu, co nastąpi. I mów ze świętym Franciszkiem, gdy robię to, nie jestem obowiązany robić nic innego. Dość szybko, jeśli dość dobrze. Śpieszmy się statecznie. Znoś wszystko od wszystkich. Znoś aż do końca i po chrześcijańsku. Unikaj zarozumiałej cierpliwości. A, zarozumiała cierpliwość. Co to może być taka zarozumiała cierpliwość? Podejrzewam, że pojęcie dla wielu nieznane, może niezrozumiane.
zarozumiałej cierpliwości, która zdaje się mówić, co mnie łączy z tym lub owym, w czymże dotyczy mnie to, co on mówi. Czyż potrzebuję przychylności, sympatii, nawet uprzejmości od kogokolwiek, a zwłaszcza od niego właśnie. Nic więcej małostkowego, pisze nam kardynał, przed Bogiem jak te obojętności wyniosłe, pogardliwe. Na pewno lepsze byłoby zniecierpliwienie, to jest bardzo ciekawe, lepsze byłoby zniecierpliwienie niż pogardliwe lekceważenie wobec kogoś. Ach, co mnie ten obchodzi, co mnie obchodzi, co on mówi, co mnie obchodzi, co on robi. Lepsze byłoby zniecierpliwienie niż ta pogarda, bo w zniecierpliwieniu przynajmniej traktujemy tego człowieka poważnie, jako coś, co w jakiś sposób nas dotyka, a to pogardliwy dystans, nie interesujesz mnie, jako coś szalenie niebezpiecznego. I znowu, przedmiot umartwienia. A ten trudny człowiek, ten, który sprawia te trudności, również odpowiednia reakcja wobec niego, to również jest przedmiot umartwienia, a to faktycznie potrafi być bardzo trudne. Miej upodobanie w chwaleniu braci, zwłaszcza tych, do których masz wrodzoną niechęć. Oczywiście nie o to chodzi, żeby udawać, natomiast w każdym można znaleźć coś dobrego i to jest jak najbardziej przedmiot umartwienia. To łatwo można wpaść w taką pułapkę, że o, jak kogoś lubię, no to pokazuję to, widać to bardzo. Miej upodobanie w chwaleniu braci. Umartwienie właśnie tego wymaga, żeby to temperować, żeby nie iść za moimi emocjami, za tym, jak ja się czuję, tak? Tylko wobec każdego mieć zdrową miłość bliźniego. Dlatego wymaga to oczywiście z jednej strony temperowania, być może oznak sympatii wobec tych, których szczególnie lubię, a z drugiej strony dodatkowych oznak sympatii wobec tych, których nie lubię. Takich naturalnych, nie w sensie, że trzeba coś sztucznie robić, ale są pewne naturalne rzeczy, które po prostu wszystkim należy, się należą. Pewne, jakieś miłe słowo, jakieś normalne pozdrowienie, to są rzeczy, które po prostu są prostym obowiązkiem miłości bliźniego. Miej upodobanie w chwaleniu braci, zwłaszcza tych, do których masz wrodzoną niechęć. Jeżeli w Twojej obecności pozwala sobie ktoś na rozmowę niewłaściwą lub szkodzącą opinii bliźniego, możesz zwrócić uwagę mówiącemu, ale lepiej, bardzo praktyczna rada moim zdaniem, ale lepiej zręcznie skieruj rozmowę na inny przedmiot lub wyrazem twarzy, okaż smutek lub umyślną nieuwagę, dając poznać, że to, co mówią, nie podoba Ci się. W praktyce wcześniej była mowa o tym, jak należy unikać słuchania jakichkolwiek niepotrzebnych rozmów. Tutaj jak ich unikać? Można zwrócić uwagę, ale lepiej zwraca na to uwagę autor poprzez jakąś sugestię albo poprzez po prostu milczenie, nieuwagę, poprzez wyraz twarzy. To może być dosyć trudne. Pokazać, że nie chcemy brać udziału w takiej rozmowie. Na zakończenie. Miej wstręt do odgrywania roli ofiary w oczach własnych i cudzych. Nie wyolbrzymiaj swych ciężarów. Staraj się je uważać za lekkie, bo są one takimi w istocie daleko częściej niż się wydaje. A byłyby nimi zawsze, gdybyśmy mieli więcej cnoty. To jest ta piękna myśl. Nie wyolbrzymiaj swoich ciężarów, nawet przed samym sobą. Bo byłyby one małe, gdybyśmy mieli więcej cnoty. I nasze porównywanie no, jest szalenie niebezpieczne. A, bo ten na pewno ma mniej ciężarów niż ja. No, uwaga, to można bardzo się w tym przeliczyć. A przede wszystkim pamiętajmy o tym, że właśnie dla człowieka, który sam dla siebie jest ciężarem, który sam nad sobą nie panuje, a to wszystko jest ciężarem. I być może te ciężary, które nosimy, są dla nas tak ciężkie, nie dlatego, że one są tak ciężkie, tylko dlatego, że my jesteśmy tak słabi. I być może tak naprawdę tylko sami sobie wydajemy w ten sposób wyrok, jako oskarżając samych siebie, że gdy mówimy o tych ciężkich, wielkich ciężarach, być może po prostu tak jesteśmy niewyćwiczeni w ich dźwiganiu, że wydają się nam one nie do uniesienia. Jak najbardziej polecam to krótkie dziełko, ono niestety o umartwieniu kardynała Mercier jest dostępne w internecie, ale tylko na nieprawowiernej stronie sedewakantystów, a więc nie polecam do korzystania z całości strony, ale jak najbardziej tą krótką pracę można z niej korzystać i warto z niej korzystać. Na zakończenie, podsumowując, pamiętajmy,
o naszym proroku Izajaszu, o tym oczyszczeniu jego warg przez ogień, o tym, że właśnie w ten sposób człowiek się oczyszcza. I tutaj pamiętajmy właśnie o tym ostatnim wykładzie, o tym umartwieniu, o tej pracy, o tym równaniu i znoszeniu tych gór i zapełnianiu tych dolin. Jednocześnie pamiętajmy nieustannie, że to, co wielkie, również czasem musi upaść, że właśnie poprzez śmierć rodzi się życie, że właśnie z kryzysu rodzą się rzeczy wielkie, i to również zarówno w kontekście naszej osobistej relacji z Panem Bogiem, to znaczy naszego osobistego życia, naszych obowiązków. Gdy tutaj pojawia się kryzys, to bardzo często właśnie po to, żeby też wielkie rzeczy z tego powstały, i też w kontekście całej historii Kościoła. Pamiętajmy tutaj o tym, że ten prorok zostaje wysłany nie po to, żeby dokonać wielkich dzieł, tylko po to, żeby jeszcze bardziej serca tych Izraelitów zatwardzić, po to, żeby jeszcze bardziej oni się w złym utwierdzili, ale ostatecznie, pomimo że ten Izrael będzie musiał zostać rozproszony, to z tego ściętego drzewa wyrośnie ta odrośl zupełnie nowa, zupełnie inna, po to, aby nas wszczepić w Chrystusa, aby nas uczynić uczestnikami boskiej natury, aby dać nam tego Emmanuela, Boga z nami, który cały czas jest z nami w Najświętszym Sakramencie, do którego też jeszcze dzisiaj musimy koniecznie pospieszyć, do którego przyjdźmy, adorujmy Go i w święto Bożego Narodzenia w sposób szczególny, jako tego, który do nas przychodzi, jako dzieciątko, jako ten Syn, który, ten maleńki, który został nam dany, a którego imię jest Bóg Mocny. Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba.